Siemaneczko, witam w kolejnym odcinku Skull of the Sea. Kończymy sobie dalej rozdział trzeci, chyba rozdział trzeci, jak się wydaje. Obrzęźliśmy tutaj w tym miejscu, na tej plaży, z rozbitym wraku statku. Jak ten statek miał? Statek miał... Dobra, nie wiem. Nie pamiętam. I lecimy dalej ze wskazówkami, z zagadkami. Wydaje mi się, że tam później muszę się cofnąć, ale na razie chciałem obejrzeć tutaj na tym statku, co się dzieje. A tu mi się coś zrobiło? Halo? Coś mi się zepsuło. Nie wiem. Dobra, zostaw lajeczka, zostaw subika. Nie wiem, dlaczego to się tak zepsuło. I lecimy dalej. Co my mamy tutaj do zrobienia? Muszę odpalić te lampy tam z przodu, co są. Idziemy zobaczyć, wejdziemy sobie tutaj pewnie. Drabinę. Nagrywa się, chyba się nagrywa. Tak mi się wydaje. No tak trochę jest tutaj niezręcznie, bym powiedział. Co to jest ten morski potwór? Jaki kurde gremlin z bagien. No nie ma tu nikogo właśnie. Taki przypał jest. Co tu mamy? Nie ma prądu. To jest ta cała... ta? Aha, nie działa. Nie. Okej, dobra, to. To nie. Więc tak, to. Próbujemy to. Też nie, czyli to. 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 To, to. To i to. Dobre pytanie, Nora. Dobre pytanie. Odpal to. Coś tam się... chyba odpaliło. Nie wiem, co to było. Mogę też raz nacisnąć? Nie mogę, więc chyba działa. Raczej. Tutaj jest następna rzecz do odpalenia. Dobra, poszło, czyli prąd poszedł tam dalej. Ale ja jeszcze zajrzę sobie tutaj, do kajut. Oho. Lady Shannon, no. Czyli on już po prostu wzywał te pomocy. Okej. Okay. Jakaś coś. Co my tu jeszcze mamy? To są jakieś te przekaźniki, coś. Nie wiem, o co chodzi. Wszystko na tej zatęchłej wyspie w ten czy inny sposób wiąże się z tą przeklętą czarną mazią. Nawet irracjonalne zachowanie doktora DeVita. Wszystko ma wspólny pierwiastek, kontakt z tą Breją. Właśnie, bo ona się zanurzyła cała w tym. I ciekawe, co to będzie. Test czarnej mazi zmienia konsystencję. Lewituje pod wpływem drgań o różnej częstotliwości. Aha. Okej, czyli ona lewituje, jak coś się tutaj łączy. A ja to chyba odpaliłem. Co to za maszyna jest? Znowu jakieś zmiany wibracji. To może. No ale ja nie wiem dokładnie, o co tutaj chodzi jeszcze. To może nie będę tego sprawdzał.
Harry's expedition waited for a long time to be rescued. No dobra. Rozbili się. I czekali na ratunek. Tyle czasu. Ciekawe, gdzie poszli. Na wyspie Ponape jest miasto o nazwie Nan Madol, zbudowane w całości z czarnego bazaltu. Legenda głosi, że miasto zbudowano z latających skał, poruszanych czarną magią. Coś może mieć to wspólnego. Myślałem, że ekspedycja zakończy się niepowodzeniem. Martwiłem się, jak wrócić. Ale wtedy natrafiłem na schody prowadzące do jakichś olbrzymich skalnych organów. Może dzięki nim przedostaniemy się do serca, samego serca wyspy. Tak czy owak, nic nie zdziała mi, póki ktoś nie odbierze naszego wezwania pomocy. No właśnie. Dobra, zgaś to, niech już nie pierdzieli. Dobra, to tylko jest tylko nagranie. Frank is certainly a resourceful man. Nastawiłem radostację tak, jak pan prosił, panie Eberhard. Będzie nadawać, dopóki statku nie zabraknie paliwa. Niech Bóg nas ma w swojej opiece. Okej, okay, czyli po prostu oni cały czas nadają. Zegarek. Tu co mamy? Lady Shannon. Even the crew of the ship that brought Harry's expedition to this island were afraid of it. Bez przeszkód dostarczyliśmy 6 uczestników ekspedycji Everharta na wyspę. Za 3 tygodnie po nich wrócimy. O ile jeszcze coś z nich zostanie. Po lunchu opuściliśmy wyspę, nic się nie wydarzyło. To chyba dobry obszar, żeby zacząć połów wielorybów. Czuję, że zawajmy coś dużego. Okej. This is the captain's last entry. Dobra pogoda. Popłynęliśmy na żaglach, gdy nagle statkiem zakołysał jakiś podwodny prąd. Od lat nie widziałem, że może tak nagle się wzburzyło. To ten pewnie potwór. Starszy oficer narzeka się, że wkrótce potem widział jakieś wielkie stworzenie morskie przepływające pod kadłubem. I nie był to wieloryb. Dobra. The ship was wailing not far from here. Ocean spokojny, wieloryby. Dobra. Tu mamy. Co to jest ta maszyna? Co ja mam z nią zrobić? Nie bardzo wiem. 999. Coś musi być. No niestety tego chyba nie mam, więc idę chyba na dół. Tak mi się wydaje. Idziemy z powrotem i spróbujemy wyjść na zewnątrz tych namiotów. I zobaczymy, co się będzie działo. Tu odpaliłem to. Ten kabel idzie dalej. Więc schodzimy. Only God knows how long I've been covered in this black liquid. I wonder what it's going to do. Co, zamieni cię w tego. W Venoma. Nie chcesz być Venomem? Fajnie będzie. Kurwa, zagrałem w Spidermana 2 i ja pierdzielę. Czy nie mogę doczekać, kiedy to ogram. Nie wiem, kiedy to będzie. To będzie. To jest kolejne, co muszę odpalić. Jest! Jest światło. Światłość nastała. Dobra, gdzie ja byłem? Tu byłem? Chyba nie byłem tu. A nie, byłem tu. Dobra, to mi oświetliło te... Dobra, to oświetliło mi te pazury. Nic tu więcej chyba nie ma. Okej. Raczej chyba nie. Wyciśniemy tutaj. Duży ten... Jezu, jakie to pazury tu miało. Kurwa, jakie to duże było. Jakieś bydle. Bubr, kurwa. Bober. Tu byłem, ale tu mi chyba nie świeciło wtedy. To chyba odpalałem. Pozbierałem. Dobra, to... Te patrzyłem, zdjęcia patrzyłem. Dobra, to pamiętam. Tu byłem, też byłem. Tu w tych namiotach byłem. Tu jest jakiś kufer, jakieś coś. Jeszcze sobie sprawdzimy. O. Jadłospis, tak. No musieli coś żreć, no przecież. Bez przesady.
Hey, this sailor is a dead ringer for my grandpa Isaiah. Eh? Tak mówisz? O. Udało ci się znaleźć ukryty obiekt, fajnie. To jest kolejne do włączenia. Co to mi zrobiło? Oho, yeah. No dobra, tu chyba nie sprawdzałem. EDW. Może to była ta chusteczka tego doktorka? Discarded clothing. It hasn't been worn in a long time. No chyba miał taki kapelutek. It's really dirty. Chyba. Tak mi się wydaje. Oh dear. This dock was no. A certifiable thing. Wczoraj skały tańczyły w melodię mej pieśni, pieśni min, liwy, liwy. Wszystko tu jest nastrojone. Jest też skarb MF, nachalachama, lachajla. No, no, no. Lekarz już miał banie dobrą. No i mamy tu nawet narzędzia. Nie lubię narzędzi medycznych. Chujowo są, wyglądają. A tu? Panno Ward, na tej wyspie grozi nam śmiertelne niebezpieczeństwo. Wystarczy spojrzeć, co spotkało doktora DeVita. On kompletnie powariował. Naprawdę uważam, że powinniśmy jak najszybciej opuścić wyspę. Pan Everhart też był o tym przekonany, dopóki nie znalazł tych organów. Czyli on poszedł tam w tę dziurę. Wesprze mnie pani, kiedy będę próbował go przekonać? Frank. Okej, okay, każdy chciał robić coś innego. Frank, rozumiem cię, ale nie możemy zostawić Harry'ego na pastwę losu. Pewnie myślisz sobie, że interesuje mnie wyłącznie sensacja, ale co byś zrobił, gdyby to twoja żona była chora? Pozwoliłbyś jej umrzeć? Zamierzam tu zostać do samego końca. C. Jakaś... cycata chciała z nim zostać. A kto to jest? Nie wiem. Frank i ta chora śpiewają podczas pracy w warsztacie. To jest ona? Nie no, to oni są, kurwa. Dobra, to odpaliłem. Tam jest światło, a jeszcze chciałem zobaczyć, co się dzieje tutaj. O. Bo tu nie byłem. Ujacie. Ujacie, kręcę. Jakie ładne te skałki takie. Some kind of improvised workshop. Jakiś warsztat? Że chcieli naprawić ten... This must be the highest part of the island. And that diamond shape again. Kolumba w kształcie rąbu, to tak jak klucz wygląda. You made it work, Harry. Now it's my turn. Dzień dobry, załogo. Przepraszam za poranną pobudkę. Nie spodziewałem się, że was pobudzę hałasem z tych szatańskich organów. Dobra nowina jest taka, że organy odsłoniły wejście do świątyni. Niestety świątynia jest na szczycie góry, więc mam nadzieję, że macie ochotę na nieco wspinaczki, a już na poważnie, jeśli w tej świątyni znajdziemy odpowiedzi, które szukam, wreszcie będziemy mogli opuścić wyspę i wrócić do domu. Bardzo wam dziękuję, że ze mną zostaliście, Harry. Dobra, czyli on wszedł do tych organów, tam ogarnął to wszystko i chcieli się udać do tej świątyni, która jest na tej górze. Okej, okay, jakoś tam się mniej więcej to składa w całość. Mniej więcej. Frank, jeśli mamy wejść do świątyni ze szczytu góry, będziemy musieli jakoś otworzyć wpływ tych organów. Wiem, że tego nie planowaliśmy, ale będziemy musieli zbudować jakąś maszynę ze wszystkiego, co zdołałem znaleźć na Lady Shannon. Myślisz, że się uda, Harry? What kind of machine were you building? Oni kurwa budowali do chuja wafla. Blowtorch. Looks like it's been used a lot. Palniczek? Przypalono coś? Harry isn't usually very chummy, but he really seems to like Frank. Frank, świetny pomysł. Jeśli założymy tam obóz, nie będziemy musieli schodzić po materiały. Jeszcze jedno, przestań do mnie mówić pery pan Everhart. Mów mi Harry, tak jak wszyscy moi przyjaciele. Harry. No dobra, czyli się zakumplowali, Frank z Harrym. Okej, okay, tylko tak. Widzę, że ten kabel to idzie jeszcze dalej. Tu nie ma jakiś do odpalenia? Chyba nie.
strzelają pioruny. 15 minut minęło, a ja dupa się ruszyłem. Czy to jest ta... Nie, to... Nie wiem, co to jest. Nic tu nie widzę. Gówno widzę. Jakieś nadpalone zdjęcie. Dobra, wracamy tam. Wchodzimy w tą świątynię, znaczy w to, te organy jakby. Chyba, tak się wydaje, że to tam było. Jezu, jak to porysowało ten statek. Ja pierdzielę. Kupalnie. Ładnie został rozpierdzielony przez pana potworka. No dobra, wbijamy tam w takim razie. O, tutaj. Jeszcze coś po drodze może znajdziemy. Jakieś garnki, jakieś coś. Okej. Okej, puszki, puszki. Puszki, puszki. Tu jest jakieś wejście do góry. Tu jest jakaś płyta rozjebana. Światełka. I kolejny obóz. Kolejny obóz. Ej, takie kwiatki to chyba każdy w domu miał, co? Tam nic nie ma w namiocie, tu też nic chyba nie ma. Chyba nie. O, przepraszam. Mamy jakąś kartkę zwiniętą. A to skurczybyk. David dźgnął Franka. Na szczęście rana była niegroźna. Dobrze, że mnie nie powstrzymywali, by zastrzelił... Bo zastrzelił tego świra jak wściekłego psa, który... Jezu, co ja wygaduję? Okej, okay, czyli David się rzucił na Franka. Franka, tego koleżkę, tego. Ty, to działa w ogóle? Ten projektor? Ja pierdzielę. Wyłączyłem. Tu muszę wsadzić pewnie jakieś te. Badam tę formację już od kilku dni. Odgłosy, które wydaje, zmieniają się wraz z pływami. How can someone build something like this out of stone? Przekrój, może budowla bazaltowa, olbrzymie kamienne organy piszczałkowe. Fale wypychają powietrze przez wryte w skale tuby. Kurwa, takie rzeczy to robili? Fajnie. O, jest i ten. Stained with black ooze. Looks like the prototype of something. No, ciekawe. I hope you didn't borrow this slide projector from the University of Denver, old pal. Czekaj. To widzę, że jakieś różne te są kombinacje alpejskie. Koniec? O, cofnij. Czarna maś. Skoczyła. I wyszedł potwór. Spoko. Ja pierdzielę. Ona nic nie zapisała sobie? A nie. Szkoda. Bo myślałem, że to, do czego to się przyda. Dobra, co tu jeszcze mamy? Organki. Znowu to latające gówno. What kind of doodad is this? No chyba nie zabawka, wiesz? Co ona tu zapisuje? 4,15 herca, 4,66. Czekaj, to wszystkie muszę kliknąć chyba. Żeby zapisała to. Nie wiem, czy to wszystkie? Chyba wszystkie. It's well tuned. I expected no less from you, old pal. No. Wow. Look at the size of these stones. Ekspedycje południowo-pacyficzne, megalitgłazy bazaltowe. Dobra.
Nieważne. Oho. These symbols are linked to the piano keys. Symbole. Okej. To są te symbole, to są te symbole. No dobra, ale ja muszę coś zagrać. Tylko co? Tam jeszcze jest jakiś ten. Nie, tu. Jakiś kalendarz. Captain Hodgson told me that knowing the lunar cycles is useful for better navigation at night. So Harry probably took this calendar from the Lady Shannon. Okej, tu są pozaznaczone jakieś liczby. Dwunasty, trzydziesty, kurwa, nie wiem, czy ja to rozwiążę. Może być, kurde, problem. Taki mały. Jezu, 21 minut, a ja jeszcze nic nie zrobiłem. Co ja mam tu zagrać? Czekaj, cofnę jeszcze raz to. It might need to be turned on. Do tych... O, do tego. Tylko nie wiem dokładnie, o co tu chodzi. Jeszcze. Dobra, zobaczymy później. Pewnie coś trzeba zagrać na tym instrumencie. Pójdę jeszcze tutaj na górę. O kurde. Ja mogę iść tak, w tą stronę. Lub w tamtą stronę. Tu jest coś znowu. No. Ładnie rozpieprzy ten statek. Dobra, czy ja mogę gdzieś tu jeszcze iść? Chyba nie mogę. Spróbuję się tam do góry. Bo dzisiaj będzie chyba odcinek zwiedzania po prostu. It's the first time since I got sick that I feel useful. No właśnie, to jest teraz tak, role się odwróciły. No chyba, że on dalej z tym Tarzanem tam siedzi, no to ciekawe. What odd structure. It doesn't look like a building though. Nie wygląda na budynek? No dobra, no i co dalej? Kurwa, nie wiem. Zbytnio. Ona coś sobie zapisała. Ale gówno mi to tak naprawdę mówi. Czy coś jeszcze zapisałeś? Chyba nie. Właśnie tak nie bardzo. Jest ta maszyna. Są jakieś liczby. Czy jeszcze gdzieś nie byłem? Chyba już wszędzie byłem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem. Coś musi być na pewno z tym... z tym tutaj... No z tym, kurde, projektorem. Tylko co? Czekaj. To mi poda liczby do tamtego, do tamtych liczb. Chyba. To mi się wydaje. To co tutaj trzeba zagrać? Pokaż mi to. 277. Nie to. Czekaj, zobaczymy, jak zagramy to. 262. To. No i co, i zagrałem, i gówno. Ej. Odnotowało mi siódmy. No i full. Siódmy i... 21. Siódmy i 21.
Dobra, ja się cofnę tam do tego statku i się tam widzimy na miejscu. Może tam coś wykminie. Dobra, cofnąłem się do tego statku. Spróbujemy coś tutaj jeszcze pokminić. Z tą, może z tym, kurde, jeszcze? No to też wszystko raczej obejrzałem chyba. Z tym coś jeszcze trzeba porobić. O! Do tego to nie wciskałem. Co to? Dobra, okej. Tu się zapaliło zielone w ogóle. Ciekawe, czy to coś znaczy. A, tutaj podwyższam obie. Czekaj. Skoro tu było zielone... To jest za wysoko. Ale to niżej się nie da tego. To trzecie opuszczę jeszcze, dobra. Dobra, kminie. Są dwa. Aha, to opuszczę jeszcze tamto. Kurde. Nie są na tym samym poziomie. A i udało się. Mam cyfry. Okej. 2, 6, 2. Dobra, to jest to. 3, 4, 9. Okej. I 415. Może to trzeba zagrać tam, na tym. No dobra, wracamy. Ile to jest? 28 minut. Trochę lipa. No dobra, widzimy się tam na miejscu. Tak sobie szedłem jeszcze koło tego warsztatu. I mówię, że tutaj nie byłem jeszcze, mi się wydaje. Bo tam poszliśmy, ale tu nie byłem. Nie wchodziłem tutaj. Idę zobaczyć. No właśnie, nie wszedłem tutaj. I've been interested in knowing how things work since I was a child, but I always thought technology wasn't for me. Co to kurde? Nonsense. Co to za jakieś kable? A tutaj to nie byłem. Czemu ja tu nie wszedłem? Teraz jak szedłem w stronę tego warsztatu, to patrzę, tam jeszcze ścieżka jest jedna. Tutaj to nie byłem. Co to? Coś dupło. Kurde. No nie wyrobię się już w tym odcinku, to już 29 minut. To są jakieś drzwi? Aha, dobra. Czyli mamy takie drzwi, trzeba pamiętać. Tu już chyba raczej nic. Ciemno tu, tylko tyle. I nic więcej. Tu jeszcze jest przejście. No pierdziele, jakie to rzeczy w ogóle są. Spójrzmy, co tutaj jest jeszcze. I następny... studnia, kurwa, bez dna. The Ring. Wow. Co to jest? Jakiś symbol. Tu też. Aha.
się coś chyba ustawia. A czekaj, czekaj. O kurwa, panie, ile tego jest? Już nie mogę nic zrobić z tym. Ktoś tu spał jeszcze w ogóle. Kurwa, serio? O-o. Must be instructions to operate this bizarre structure. Otwieranie, zamykanie, organy stroi się, zamykając i otwierając właściwie tuby. Okej. Okay. Coś strzeliło, coś jebło. Czekaj, czekaj, jak to wygląda? Takie... To jest u góry, a zamknięte jest u dołu. No dobra, no to tyle to tak mniej więcej kminie. Tu jeszcze jakieś schody, ja pierdzielę. A to? Zamknięte. Zamykamy to i chuj. Czy ja coś miałem takiego? 7 i 21. Nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Tu schody, tam schody. Mogę zejść, ale... Ale dalej już nie pójdę. Spoko. Tu jeszcze są rzeczy. Aha. Dobra, ale nie wiem, czy ja mam to... pozamykać? Jest jak strzela. To jest zamknięte, to jest zamknięte. Tu jeszcze coś pewnie będzie. Tam też było zamknięte. Those symbols seem to indicate the height of the tide. Poziomy pływów jest na... Jest na niżej niż połowa. Okej. Okay. Jest na niżej niż połowa. Poziom morza. A czy coś się zmienia, jak ja to klikam? Czekaj. No nic się nie zmienia. Co ma się zmienić? Czy te symbole coś mi tu pokazują? No niby jest każdy inny. O Boże. Tego tutaj jeszcze jest kurwa za dużo chyba. Tu jeszcze jedno. Nie wiem, czy mam to pozamykać wszystko, czy co. Dobra. To już 33 minuty. Nie wiem, otworzę to na razie, jak było. I patrz, otworzyłem to. I to już nie jest zalane, to. Dobra. Żegnamy się. Żegnamy się i w następnym odcinku będę kminił dalej, o co tutaj przypierdziela. Pewnie się cofnę na ten, na to grające coś i tam będzie coś pewnie najpierw do wykonania. Także zostaw lajka, nie bądź fajka, zostaw suba i komentarzyk jakiś napisz. Siiiiba!